skusza Redeco. www.redeco.pl. Akcja Przewietrz się na olimpijskim wpisała się na stałe w kalendarze dolnośląskich biegaczy. W weekend rozegrano już 13. edycję tego biegu. Dla wielu zawodników amatorsko uprawiających najprostszą formę ruchu, ale startujących w różnych eventach, to często ostatni zorganizowany bieg w roku. Później zapadają w zimowy sen startowy. Inni po prostu chcą zarazić pozytywnym sensie płuca nieco mroźnym, a na pewno świeżym jesiennym powietrzem. Jak zwykle organizacyjnie zawody udało się przeprowadzić na najwyższym poziomie. Tym razem na starcie biegu głównego na 10 km stanęło prawie 150 biegaczy. Najlepszy okazał się Michał Wendland, który zameldował się na mecie po 35 minutach i 29 sekundach. Taki sam czas zanotowali Tomasz Szymański i Bartosz Rozkosz. Równie sporo braw jak najlepsi otrzymali ci, którzy do mety dobiegli na szarym końcu. Oni też wygrali przede wszystkim walkę z samym sobą. Dobra zabawa trwała też w innych zmaganiach, gdzie do pokonania był niespełna kilometr. Właśnie od takich dystansów dla wielu rozpoczyna się przygoda z bieganiem. Jeśli nie biegi, to na przykład Nordic Walking w ramach Przewiedź się na olimpijskim. Rywalizowano również w chodzie z kijami. Najszybciej do mety dotarł Artur Krzyś po 21 minutach i 32 sekundach. Kolejne dwa miejsca należały do Rolanda Gromady i Andrzeja Szcześniaka. Akcja z Nordic Walking dopiero raczkuje w Przewiedź się na olimpijskim. Również jednak i ten event okazał się sukcesem. Organizatorów biegu i tych, którzy mają sporo wolnego czasu oraz chęci, zachęcamy i zarazem prosimy o kolejne wydarzenia w tej dyscyplinie w mieście. W zdrowym ciele przecież zdrowy duch. Pamiętajmy i stosujmy tę dewizę. Bieganie jest najprostszym środkiem, by dobrze się czuć. Centrum Skusza Redeco. www.redeco.pl.